Cześć, tutaj Leszek. Od Włoch, konkretniej Dolomitów, dzieli nas około 12 godzin w aucie. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest tak blisko, a jednocześnie daleko. W tym roku po raz pierwszy 5 dni urlopu bez brania urlopu po górach, które są w zupełności inne niż wszystkie, w których jestem po raz pierwszy. Gdziekolwiek się nie ruszysz, której trasy nie wybierzesz, musisz walczyć. Wybierasz tylko, czy pierwszy 1000 metrów przewyższenia wolisz zrobić na 12, czy może na 20 km. Przy 34 stopniach czy 29. To piękne oderwanie od codzienności, albo choć próba oderwania, choć na moment. No, jesteśmy na urlopie pijąc kawę, w międzyczasie będąc tak naprawdę w pracy, czyli rower z trzema przerwami na 15 minut nadrabiania zaległości, które w międzyczasie wypracowało się na jednym podjeździe. I podczas tego mini urlopu najwięcej pytań jest odnośnie tego, czy ja czuję różnicę po przesiadce z BH na Propel Advance Pro Zero. Ten rower lepiej się prowadzi moim zdaniem w winklach. Nie jest lżejszy. Siedzę jeszcze niżej, żeby bardziej angażować swoje pasmo tylne. To jest taki trochę eksperyment, ale wydaje mi się, że bezpieczny. W sensie nic mnie nadmiernie nie boli. Bardzo jestem zadowolony z tego roweru. Hamulce już są z całą pewnością i stanowczością dotarte. Wygrzały się. Owika bardzo ładnie się trzyma. Klamki też. To, z czego nie jestem zadowolony, to z tego uchwytu. Tutaj we Włoszech też dostałem wczoraj lekcję życia i lekcję trochę też pokory względem matki natury. W środę uznaliśmy, że zrobimy takie 120 km i 2600 metrów wzniosu. Ciężka trasa, ale do przejechania. No przecież robiliśmy coś takiego już nie raz. Tyle, żeby tylko zabrać ze sobą jedzenie, jakąś kurtkę na zjazdy, naładowany telefon, no i dużo dobrych chęci. Tych nie brakowało. Do mniej więcej 70 kilometra i ostatniego na trasie przeklętego zjazdu. Trzeba się po prostu zbliżyć. Jeżeli tutaj zostanę, już zostanę. 12 stop. Jestem ciepły. Jak ja tylko... Dlatego zawsze trzeba mieć przy sobie coś do ubrania. Choćby było 35 stopni na dole, tak jak dzisiaj. Poniżej chmur już będzie ok. Hi guys! Teraz z każdą setką metrów jest cieplej. Jesteśmy na 2200. Jakby tak zjechać chociażby do 1500. Czy oby na pewno byłem na to przygotowany, a może poniosła mnie rutyna i zbyt duża pewność siebie. I cały czas muszę hamować, bo muszę cały czas pilnować, żeby tarcze były suche. Staram się na zaciśniętych hamulcach pedałować, żeby się rozgrzać. Utknęliśmy na mniej więcej 2200 metrów z 29 stopni w przeciągu 20 minut. Zrobiło się 11. Nigdy w życiu nie widziałem takiej ulewy. Nigdy w górach nie doświadczyłem takiego wiatru. Tak, bo to są góry. Niewiele brakowało do totalnego ataku paniki, a wokół totalnie nie było nikogo. Pewnie gdyby nie było po drodze tego człowieka, anioła, anioły zazwyczaj biorą się totalnie znikąd, no to nie wiem, zostałoby dzwonić pod 112. W życiu nie było mi tak zimno, w życiu się tak nie trzęsłem. Nie byłem w stanie napisać SMS-a, odezwać się słowem. No, dlatego tak ważne jest, żeby jeszcze raz sprawdzić prognozę pogody. Nie ufać ostrzeżeniom, bo je można dostać, a zazwyczaj jest tak, że one przychodzą nie wtedy, kiedy trzeba. No to są góry i warunki też są bardzo zmienne. Na to trzeba bardzo uważać. A przede wszystkim najważniejsze, zawsze, jakkolwiek gorąco by nie było i czego by nie mówiły prognozy, warto jest zabrać ze sobą coś ciepłego. Może oprócz topienia się, ja czegoś takiego nigdy nie przeżyłem. W sensie momentu, kiedy jesteś w stanie zatrzymać każdy dowolny samochód, każdą dowolną osobę,
błagać po prostu o pomoc. A na koniec wam jeszcze pokażę wargę, specjalnie jeszcze z otwartym tutaj złączem USB. Co tutaj się podziało? W środku widać skorploną parę wodną, ale widać też jednocześnie, że pod wpływem czasu, ta lampka ma 4 lata, ona po prostu popękała. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ona nigdy nie zleciała mi. Podejrzewam, że po prostu albo nie była ta klapka tutaj domknięta w sposób dostateczny, albo ona, no bo już ma troszeczkę, wyrobiła się, ma trochę luzy i pomimo to ona najzwyczajniej w świecie przecieka. Rano nie dawała z siebie żadnych oznak życia, potem zaczęła delikatnie sobie migać na niebiesko i działa, ale w końcu przestanie, no bo ta para, która jest w środku tutaj skondensowana, ona stąd nie ucieknie. A ile duchów! Całe duchy! W międzyczasie kontaktował ze mną się też Mateusz z polskiego BH. Bardzo mile mnie zaskoczył swoim zaangażowaniem, żeby dostać nową bramę w jaśniejszym kolorze. I być może wkrótce będę miał przez przypadek zupełnie nowy rower, bo w nową ramę można wrzucić odświeżone części i cieszyć się tak jakby... dostał rower na nowo. W takiej sytuacji wówczas zastanowię się, czy faktycznie tego nie sprzedać. Po wczorajszym takie problemy to tym bardziej nie są absolutnie problemy. Bardzo jestem zadowolony z tego roweru. Hamulce już są z całą pewnością i stanowczością dotarte. Wygrzały się. Owika bardzo ładnie się trzyma. Klamki też. To, z czego nie jestem zadowolony, to z tego uchwytu. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za wsparcie i niech każdy z was znajdzie choć te kilka dni, żeby nieco zmienić otoczenie, nastawić się na słońce i na aktywność fizyczną, która jest tak ważna, zwłaszcza wtedy, kiedy psychicznie czujemy się trochę gorzej. A często wtedy, kiedy doświadczamy silnego stresu albo nawarstwienia się różnych problemów, nie mamy wcale ochoty zrobić czegokolwiek dla siebie. A to jest moment kluczowy, kiedy wbrew temu wszystkiemu należy wstać i działać. Przebiec się, pójść na rower, umówić się ze znajomymi, wyrwać się z katastroficznego, złego myślenia, okropnego samopoczucia, z chęci beczenia sobie gdzieś tam pokątnie. Jest to ciężkie, ale naprawdę bardzo wartościowe. I za to właśnie kocham sport, że mogę właściwie w każdej chwili, kiedy znajduję godzinę, dwie dziennie, wyjść i odreagować te złe emocje. Zamęczyć je na podjeździe, tak żeby nie mieć siły na to, żeby się stresować. I rano dzisiaj było mi cholernie źle. A teraz jestem zupełnie innym człowiekiem. A to tylko dlatego, ponieważ jest słońce, są endorfiny na skutek intensywnego wysiłku fizycznego. O tym też moim zdaniem warto pamiętać. Warto pamiętać, żeby czasami sprawić sobie łomot, czasami zrobić trening troszeczkę progowo, troszeczkę beztlenowo. Jeżeli dajemy sobie takie krótkie, mocniejsze akcenty, to wtedy organizm jest bardziej zmotywowany, mózg jest bardziej zmotywowany do tego, żeby produkować więcej endorfin. W przeciwieństwie do długich, bardzo lekkich jazd, które czasami mogą zmęczyć na tyle, że pojawi się więcej złych myśli. Przetestowane na sobie. Każdemu z was z osobna bardzo dziękuję za to, że jesteście. Wśród moich widzów jest naprawdę bardzo dużo wspaniałych ludzi, którzy są w stanie wyczuwać nawet u mnie te gorsze momenty i wtedy powiedzieć, czuję, że coś tam chyba ostatnio masz troszkę gorszy okres, ale jak coś wiedzę, że jestem. Też wiedzcie, że jestem. Jeżeli w jakikolwiek sposób mogę pomóc, to zapraszam.